Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Wojna o Koronę. W poprzednim odcinku dotarliśmy do Sandtown oraz do tutaj terenów właśnie zamku Tokugawy. Udało nam się tego kapitana statku wydostać z zamku, ponieważ był w więzieniu po prostu. No i musieliśmy go albo wykupić, albo siłą go stamtąd im odebrać. No i właśnie musieliśmy im odebrać go siłą. No nie chcieli za niego żadnych pieniędzy. I zajęliśmy w sumie, można powiedzieć, już tak naprawdę ten zamek, także tutaj to już jest nasze. Ale jeszcze kilka oddziałów tam niedaleko zamku właśnie, jak przebiegaliśmy z Windrose do, no właśnie, zamku. Jest tego chłopa, którego właśnie pokonaliśmy, więc zanim to stanie się zielone, to musimy najpierw właśnie ich pokonać, nie? Także za chwilę to zrobimy, ale jeszcze tutaj w Sandtown chciałem sobie porozmawiać ze wszystkimi, bo przyszliśmy tutaj, ale jeszcze nie rozmawialiśmy właśnie ze wszystkimi. Tu widzimy, że jest możliwość już rekrutacji paladynów. Sobie możemy w sumie tak naprawdę zobaczyć teraz, ile taki jeden paladyn kosztuje. 151 autorytetu. No ja tutaj bym wolał, myślę, że zrekrutować sobie na przykład furię, czy tam Amazonki, co nie, żeby tak na dystans mieć więcej tych właśnie oddziałów, chociaż no dużo mamy, o wiele więcej mamy dystansowych niż ci, którzy tutaj tak wręcz walczą, ale kilku myślę, że byśmy mogli, ale nie paladynów, tylko jakichś tam takich tańszych, kilku byśmy, myślę, że moglibyśmy zrekrutować, nie? Także zaraz będzie trzeba jeszcze ogarnąć tą sprawę z naszym oddziałem, bo tam trochę tego autorytetu też ostatnio straciliśmy. Muszę dostać się do zamku Artura. Nie, i nawet 1000 monet nie przekona mnie do pójścia tam, okej. Okay. Czyli tu w sumie nic takiego. U tego też mieliśmy tą opcję. Aha, czyli to jest jakby to samo. Skrzynka jest, elegancko. Fajnie, bo akurat będziemy z autorytetu korzystać zaraz. 60 już, no wpada autorytetu. Fajnie. Jest mag. Czy chciałbyś pogłębić wiedzę o magii, uczniu? A słyszałeś kiedyś o aforyzmie Gideona? Oczywiście, że słyszałem. Są nawet głupcy, którzy wierzą w jej prawdziwość. Ty nie wierzysz, jestem za stary na takie bajki, okej. Okay, czyli u niego niestety nie mamy tego ostatniego słowa do wykupienia. Znaczy, no niekoniecznie do wykupienia, ale że nie zna niby tego słowa, co nie? Bo tam trzy słowa musimy znać, dwa już znamy. Oszalałeś, tam się toczy bitwa? Lepiej nie. Magu, brałem udział w bitwach, których nie możesz sobie nawet wyobrazić. Jestem jedyną osobą, która może pomóc twemu panu. Wiesz, jak mogę się dostać do środka, czy nie? Cała ta sprawa śmierdzi. A do licha z tym. Nie wiem, jak się dostać do środka, ale mogę cię przenieść za bramę. Żeby to zrobić, musimy być bliżej. Świetnie, bierzemy się do roboty. Chwileczkę, muszę się przygotować. Ty zresztą też. Ośmielę się zauważyć. A, dobra. Ty zresztą ośmielę się zauważyć też, tak powinno być. I powinno być tak teraz, że on będzie już czekał na nas przy bramie. Trochę mi się ten dialog poplątał, ale dobra. 927 autorytetu, jeszcze pierścionek założymy, będzie tam 950, okej. Okay. Zanim jeszcze to zrobimy, tutaj jeszcze trzeba sprawdzić tych innych. Czy coś tam jeszcze byśmy mieli, karczmasz. Tutaj tylko odpoczynek, żadnego zadania. O, zobaczymy, chyba tego sprawdzałem, czy nie? Nie. Znaczy tak, sprawdzałem i tam już nic więcej u niego kupić nie można. Czyli w sumie żadnego zadania nie ma, tylko z tym zamkiem Artura jest akcja jakaś, także tak. Zamek Diany. No i tutaj mamy te furie do rekrutacji. Furie są kurde drogie też, 139 autorytetu. Amazonka kosztuje 69, to można powiedzieć, że furia jest dwa razy droższa. A ta Virgo? Ona też na dystans jest, nie? Też ma włócznie. Ile taka jedna? 106. Virago to znaczy. Obrażenia dystansowe 297, furia ma 403. No kurde, tutaj... Ale zasięg strzału jest przeciętny, to nie. Bo furia, jak i... A nie, Amazonka też ma przeciętne, czyli furia ma tutaj zasięg strzału taki konkretny. No i właśnie tutaj kusznicy. Dobra, chyba weźmy sobie furię. Może ich tak dużo nie zrekrutujemy.
ale weźmy sobie furia. Zaczekajcie, tylko ten pierścionek na autorytet chwilowo założymy. Założymy go w ogóle? O nie, teraz dopiero. Dobra, ile byśmy byli w stanie? 6. W sumie moglibyśmy, nie wiem, niby podzielić to po 4, ale chciałbym, żeby z tyłu były te furie wszystkie. Niż z przodu. Dobra, na razie zostawmy to w taki sposób. Jak coś, to zawsze można tutaj rozdzielić, gdzieś tam połączyć, coś inaczej to zrobić. Ale na razie to w taki sposób zostawmy. Załóżmy sobie z powrotem ten pierścionek dla oddziałów. No i lecimy. Ale mam jeszcze niby taką jedną niby byśmy mogli sobie, nie? A nie, ona 106, mamy 93. Paladyn był za 150. Tutaj nic więcej nie zrekrutujemy. No weźmy na chwilę do Amazu. Zrekrutujmy sobie tam jedną tą Amazonkę. Wiem, że to tylko jedna, ale niech będzie już, nie? No, 69, no i teraz na 24 autorytetu zostało. I okej, okay, no tak naprawdę też mamy możliwość wzięcia generała Harborda. Z nim nie ma tak naprawdę żadnego zadania, a gdy teraz nie mamy praktycznie autorytetu, no to na niczym nie stracimy. A gdy zginie, no to trudno chyba, nie? No bo w sumie tutaj, no co no, zadanie z nim tylko po prostu jakieś tam było. Więc nic z nim nie będzie. Żadnego zadania już właśnie takiego nie ma, żeby coś tam trzeba było go pilnować, powiedzmy, nie? Żeby nie zginął. Także tutaj myślę, że moglibyśmy sobie go wziąć. Ale nie wiem w sumie. Tak jakby, no niby to jest też tak właśnie, że zadania z nim nie ma żadnego. Jak tam weźmiemy go, nic się tam niby nie stanie, jak umrze, ale jakoś tak po prostu wolałbym niby oczywiście, żeby żył, nie? Ale no dobra, w sumie to tak, no nie bierzmy go na razie. Niech sobie on tam stoi przy tym Amazie, nie? Jak byłaby jakaś taka sytuacja, gdybyśmy naprawdę mieli jakąś taką bardzo konkretną walkę, gdybyśmy bardzo dużo oddziałów tracili i byśmy mogli nawet przegrać, to wtedy byśmy go mogli wziąć w sumie, nie? A tak to Nie ma co raczej tak w sumie iść specjalnie po niego i tam, żeby jeszcze nie przeżył, co nie? No bo jak już go byśmy kurde wzięli, no to albo by musiał zginąć, jakbyśmy potrzebowali autorytetu, albo by musiał być zwolniony przez nas, nie? A jak zostaje zwolniony, no to chyba to jest właśnie tak, że on nie wraca na te miejsce swoje, tam gdzie by był do rekrutacji, tylko po prostu kompletnie jakby znika. Ale tutaj też nie mam 100% pewności. Dobra, biegniemy do tego zamku Artura, tak się rozgadałem. Mogę wam to niby przyciąć, ale tak się rozgadałem, że jesteśmy już na miejscu niby, więc nie będę tego robił. To w sumie i tak chwila, moment. No dobra, ten mag już na nas tutaj czeka. Faktycznie jest tu pozamykane i coś tam było właśnie, że niby było słychać jakieś odgłosy walki w środku, nie? No dobra, mogę cię przenieść przez bramę. Jesteś pewien, że chcesz znaleźć się w środku? Tak. Więc powodzenia, wracam do miasta. Okej. Okay. No coś tutaj się dzieje, ktoś jest okrążony, czyli ten Artur. Jak, Arturze, złożysz hołd Samaelowi? Nikt w mojej rodzinie nigdy nie zszedł na ścieżkę ciemności. Jesteś odważny, ale głupi. Rozejrzyj się. Jesteś ranny i otoczony. Nie ma nikogo, kto przyszedłby ci z pomocą. Pokłoń się Samaelowi albo gin. No, wygląda na to, że Artur ma poważne kłopoty. Jeśli go ocalę zgodnie z kodeksem rycerskim, jego życie będzie należeć do mnie. Nie będzie miał wyboru, jak tylko uznać mnie za króla. Więc oczywiście pomagamy Arturowi. Panie, widzę nieprzyjaciół. Autorytety jeszcze dostaliśmy 60 za to. Kim jesteś? Jestem Aleksander, król Ayrat i Ogantaru. Wracaj do swego pana, albo przysięga na bogów. Będzie to ostatni dzień twojego bezużytecznego życia. Żałosny człowieczku, zabić ich. No dobra, no. Co my tu mamy na tych takich czarnych rycerzy? Chyba tak oni się nazywali. Ładnie, czarni rycerze. Kurde, 9 wskrzeszeńców, więc oni na pewno zaraz tutaj zbroję na nich położą.
będzie później ciężko ich zabić, ale dobra, mamy więcej tych furii, także może będzie git. Też możemy w sumie tych sześciu obić, znaczy nawet zabić, to ta zbroja chyba nie powinna być aż taka mocna wtedy od nich. Furie. Osiem furii, no dobra, trzech rycerzy pokonuje, no nadal tutaj, kurde, ci rycerze no są potężni dość, nie? Musielibyśmy mieć 10 furii, żeby pokonać czterech właśnie rycerzy. Możemy w sumie tego kapłana, żeby tutaj z magii nam nie przeszkadzał. Tych wskrzeszeńców też dobijmy kusznikami drugimi. Drugą grupą to znaczy. Tego możemy też sprzątnąć. Dobra, jest easy w sumie, nie? I oni zanim tutaj dojdą do nas, to nawet im ta zbroja czy co oni tam dostali nie pomoże, nie? I w ogóle coś dostali? Czekajcie, że muszę sprawdzić. Nie dostali nic. Dobra, no i gladiatorzy. Kurde, tutaj pechowo ile mu życia zostanie? Bardzo mało, nie? 573, z 20 życia mu zostało. No, 26. A naszą postacią, kurde, nie możemy dojść. No nic. No nic się nie dzieje. Dobra, tutaj w sumie możemy amazonkami tego jednego i teraz furiami dobijemy kolejne trzy. Kolejnych trzech. No i w sumie tutaj koniec, nawet no bez strat, nie? 6000 złota i 16000 exp, już poziom, nie? Także tutaj elegancko. Nie wiem, ile mi tam brakowało, ale to są naprawdę bardzo fajne ilości tego expa i złota. Niemożliwe, muszę powiedzieć Samuelowi. Panie, nadchodzimy, zbliżają się oddziały. Gin, piekielny pomocie. Pomiocie. Stój, ten człowiek nie jest naszym wrogiem, ocali mi życie. Kim jesteś, rycerzu? Jestem Aleksander, król Ayrat. Król Ayrat? Słyszałem o tobie. Rzadko daję wiarę plotkom, ale tym razem były najwyraźniej prawdziwe. Widziałem, jak walczysz. Jesteś wielkim wojownikiem. Chcę zjednoczyć Ogantar. Czy przysięgniesz mi lojalność? Byłoby dla mnie zaszczytem móc ci służyć, ale obawiam się, że to niemożliwe. Dlaczego? Służę Edwardowi. Zgodnie z kodeksem rycerskim muszę zaprzysiężyć ci lojalność. Ale zgodnie z tym samym kodeksem nie mogę zdradzić mego suwenera. Suwerena. Ten problem może rozwiązać jedynie Sąd Boży. Musisz wyzwać Edwarda. Będę służył temu, który przeżyje walkę. Niech tak będzie. Wrócę tylko jak pokonam Edwarda. Dobra, w międzyczasie czuj się w moim zamku jak u siebie. Będę przy wejściu do podziemi. Dobra, czyli tego Edwarda właśnie z tej wysepki będzie trzeba go pokonać, czyli tutaj no będziemy się musieli tam, to znaczy dostać się oczywiście tym statkiem, który już mamy dostępny. Ale no wiadomo, najpierw zrobimy sobie tutaj to wszystko co możemy. No dobra, trzeba będzie się tu rozejrzeć. Oczywiście od razu teleport aktywujmy. No i pogadamy sobie tutaj ze wszystkimi, nie? O, tutaj też możemy paladynów w sumie. A nie, rycerzy słońca tu możemy. Ile taki rycerz? 177. Ej, w sumie jak założę pierścionek na autorytet, wystarczy nam na jednego. Weźmy sobie takiego jednego. No ma naprawdę prędkość 12? Wygląda, jak miał się dwa kroki tylko ruszyć. Na jedną turę. No i ten poziom jeszcze. Nie wiem, no lećmy z tym zdrowiem. Może już kurde tak naprawdę... Nie wiem, co ja mam tam dodawać. Czy zdrowie ważniejsze, czy pancerz, czy... To znaczy, czy... Obrażenia, czy ta odporność na magię? To będzie się rozejrzeć, może skrzynia gdzieś jest. No mam nadzieję, że gdzieś jest. Powinno raczej być, raczej zawsze. W każdym zamku jest jakaś skrzynia. Gdzieś tam ukryta. Kowal. Masz broń na sprzedaż? To twój szczęśliwy dzień. Mogę ci sprzedać wyjątkowy pancerz pułkownika. Broń przed ciosami, przed czarami. Zwiększy też twój autorytet. Co chcesz w zamian? Cóż, pancerz kosztuje 6900, ale to by mogły go sprzedać za 6000. Nawet nie wiem, czy jest cokolwiek wart 6000. Zrobimy tak, zostaw mi pieniądze i weź pancerz, wypróbuj go. Jeśli ci się nie spodoba, przynieś go z powrotem. Zwrócę ci pieniądze, oczywiście potrącę sobie koszty zużycia. Dobra, bierzemy pancerz, oczywiście na pewno będzie lepszy. 69 autorytetu, 29. O kurde, ale jest konkretna różnica. Zdrowia 117, tu 283. Pancerz 28, tu 69. Obrażenia 111, tu 269. Obrażenia, to znaczy odporność na magii 28 i 69.
Chyba, o kurde, no ładnie wyglądałem już, nie? Już kozacko, jak rycerz, jak król. Chyba. Ale nie jestem pewny. To jest największa różnica między tymi pancerzami, które już mieliśmy, tak mi się wydaje. To jest jakby, no, taki kozacki, nie? No dobra, lecimy dalej. Pierścień amulety, co byś tu miał? Amulet obrońcy? No nie chcę. Twoi wojownicy staną się praktycznie niezwyciężeni. Żywotność o 50 punktów, a pancerz o 20. No nie, no tu raczej nic nie zmieniamy. No właśnie, tutaj mamy. Jeszcze z odpornością na magię. Także tutaj nic nie zmieniamy. Czy może ty znasz historię aforyzmu Gideona? Aha, nie wierzy w nią, okej. Okay. Czyli w sumie wychodzi na to, że tutaj powinniśmy już mieć dostęp do ostatniego słowa. No bo tutaj już nikt nam tego słowa nie chce powiedzieć ostatniego, to znaczy no w sumie no nie wiem, czy nie wiedzą, czy nie wierzą w te bajki, tak jak mówią niby, czy jak to jest faktycznie. Kozioł ofiarny. Dobra, nic tu nie bierzemy. O, jest skrzynia, okej. Okay. Tutaj z tyłu była ukryta. 64 autorytetu. No, nie wystarczy nam na tego rycerza słońca drugiego, nawet jeżeli byśmy założyli sobie... wiecie. Pierścień, co nie? On ile kosztował? 177, no właśnie. Dobra, czyli tu wszyscy. No jeszcze on został, ale to z nim chyba nic nie będziemy mieli, póki nie wygramy z tym Edwardem. A coś jest, witaj Aleksandrze, nie miałem okazji podziękować ci za uratowanie życia. Mogę nauczyć cię paru rzeczy albo odpłacić ci złotem, co wybierasz? Trening, oczywiście, że trening. Ciekawe ile by złota nam dał, ale już nie chcę się tak tego sprawdzać. Autorytet, obrażenia, odporność na magię, pancerz. Autorytet weźmy. 64. O! W skrzyniach druga. Tak w sumie zerknąłem za winkiel, ale nie spodziewałem się. No i mamy skrzynię. I weźmy w sumie sobie może tego drugiego rycerza, nie? Jak coś, to tam... Wiecie. Jest okej, bo to w sumie taki jeden, to... Ile on tam kosztował? 400 tylko, łe. To się nawet nic nie stanie. Jak coś. No dobra. No nawet pierścionka nie zakładałem ani nic, bo tam to by nic nie dało, to by nic nie dało. Dobra, zapisujmy i w takim razie zanim jeszcze tam popłyniemy, to zamek to Kugawy. No i tutaj właśnie... O, dokładnie o te oddziały mi chodziło, to będzie trzeba je wybić, no bo teraz jakby już tego to Kugawy pokonaliśmy. No i oni jakby muszą zostać przez nas wybici i dopiero wtedy te tereny powinniśmy mieć na zielono. Tak to rozumiem i tak to raczej powinno działać. Nie wiem co jeszcze z tamtymi, bo tam też coś było, ale to później. Kurde, ile jest w sumie, nie? To jest... 1, 2, 3, 4. O kurde, ale tu będzie walki. Nie wiedziałem, że aż tak dużo. Ale może... Może tak groźnie też to wyglądać, nie? Nowa gryzli są. Też. Kusznicy. O! Na pewno lecimy z kusznikami na starcie, jeżeli chodzi o amazonki nasze. Tutaj myślę, że moglibyśmy gryzli pokonać na starcie, bo mogą jakieś tam szkody nam wyrządzić. A! I zobaczcie, nawet jeden zostaje. Dobra, jedną amazonkę straciliśmy. Rycerze... O kurde, faktycznie. Mają naprawdę konkretną... Konkretnie, no, odległość konkretną. Więc od razu sobie z tymi zaklinaczkami lecimy. Dostaliśmy 64. Zabiję jednego? Znaczy jedną? Nie, o kurde. 64, a on ma 760 zdrowia, nie? Także no, taki gryzli to też... mu już za dużo nie robi. Co prawda go tylko jeden uderzył, nie? No ale no też gryzli nie jest jakiś tam bardzo przecież też słaby, żeby... Wiecie, no 500 prawie życia. No dobra, no i w sumie... Kończymy, nie? Gdzie on jest? Tutaj się schował.
A ci gladiatorzy jeszcze, kurde, nam się tak trzymają od takiego dłuższego czasu, nie? No dobra, lecimy w sumie dalej. Sohej, Amazonka, Pielgrzym, Sohej. Gry z tymi Sohejami będzie trzeba porządek, myślę, że od razu. Chociaż, kurde. Dobra, Amazonki strzeliły wrogie pierwsze, no i niestety jedna nam tutaj umarła. Niestety będziemy mieli jakieś straty, ale to sobie tam później zrekrutujemy. Jakby to tu zrobić? Kurde, wszyscy tak... Wszyscy prócz pielgrzymów do nas dojdą albo nas zaatakują po prostu. Albo szybko dojdą, albo mają dystansowe jakieś tam obrażenia, nie? Dobra, możemy w sumie z tymi rycerzami w sumie to możemy podbiec. Raczej im się nic nie powinno stać. Biało-czerwoną flagę mają. Kurde, nawet... Bo oni mają pancerz dobry, nie? No, 176. Nawet od takiego też bardzo mało dostają. Coś tu nam jeszcze przeszkodzi, tak mocniej. No weźmy tych w sumie, wykończmy już. Ale to chyba już kończymy. Tak, no tak, to już wystarczy nam ruchów na to, żeby skończyć. No dobra. A jeszcze coś zostało. A, ten niedźwiadek chyba, nie? No właśnie. Czyli tu czekamy, tu czekamy. Dobra, Amazonki zrobią robotę. No tutaj Amazonki niby tracimy, ale to... Nic się nie dzieje. Jedną teraz straciliśmy. Jest okej. Tu są te Virago, o kurde. No i rycerz prawie padł jeden już. No tak, no mocno są. Dość. No to weźmy w sumie tego. No, już prawie Amazonek nie mamy. Niestety. To trzeba je szybko wybić. My tymi tutaj nic nie zrobimy. Kusznicy. No dobra, dokończmy już tutaj. Tą ekipą te musimy, Amazonki i tak. Radiatorzy, no bez ruchu. No niestety, tutaj drugiej nie dobijemy Amazonki. No i one mają teraz ruch, no i już Amazonek nie mamy. No nic, a tutaj nie dosięgniemy nawet. Więc czekamy na kuszników, dokładnie. No nic, straciliśmy wszystkie Amazonki. I prawie jednego tego rycerza, nie? Dostał mocne hity. Luźnierca, Sohej, pokutnik, pokutnik. Pokutników jeszcze chyba nie mieliśmy w tych... W... przeciwnej drużynie. Ani w ogóle ich tak też nie mieliśmy. No to będą z magii lecieć, nie? Ale ci do nas również dobiegną, no właśnie, no to tutaj... Idziemy po kolei. A, dobra, okej. Okay. Ale tutaj z rycerzami jest bardzo fajna sprawa. Idealnie dobiegają, bo naprzeciwko ich był. Byli, to znaczy. Ale fart w sumie. No. Dobra, tutaj trzeba szybko tych, bo oni będą atakować zaraz. Dobra. Nadal mamy tu kuszników. I jak to się teraz rozłoży? Trzech gladiatorów, nasza postać. O, i sam Furia. Dobra, elegancko. No tutaj znowu fart był, bo rycerza nie straciliśmy. Znowu był bardzo obity. Drugi poziom już leciał nam teraz. Nieźle. Weźmy trochę tej odporności może, trochę zdrowia. Dobra. Ostatnia. No, czyli 5 chyba ekip. No i tutaj może być najtrudniej. Jak to wygląda. No, co nam tutaj może najwięcej
problemu sprawić, no to gryzni myślę, no i ci pokutnicy. Zaczekajcie, rycerze, mam nadzieję, że dobiegną do gryzni. Okej, weźmy tych pokutników najpierw. Paladyna mam też jednego właśnie. Okej, oni tu dobiegną. Weterani im raczej nic nie powinni zrobić. Mają na tyle pancerza, że nic im nie zrobią. Okej, nadal nie ginie rycerz. Ale dobra, teraz ginie, niestety. No już za dużo tych niedźwiadków było. To oni też niby nie dobiegną do nas. Chociaż nie, dobra, weźmy najpierw niedźwiadki. Bo tutaj jeszcze tego rycerza zaraz nam dobiją, tak to. Radiatorzy niech będą. A, oni tutaj nie atakują na razie, tylko będą coś tam używać sobie. Prawdopodobnie paladyn go zaraz pokona, naszego rycerza. No niestety, ginie. No już był na tyle obity, że... No niestety, no nic. Kurde, tutaj... Źle poklikałem, bo... Dwie grupy jakby zostały pojedyncze... Pojedynczego niedźwiadka, nie? Gryzli to znaczy, ale nie dobiegł. Aż dziwne. No nic. I tak by w sumie tego gladiatora nie zabił. Ale no tutaj dwóch rycerzy straciliśmy. No nic, trudno. Przedtem mówiłem, że dużo złota praktycznie nie kosztuje, także tutaj nic się nie dzieje, tak samo jak i Amazonki pójdziemy sobie zrekrutować. No dobra, i dlatego też właśnie chciałem mieć rozłożone te furie, no bo czasami po prostu lepiej jest mieć nie rozłożone. No dobra, no i tak jak właśnie mówiłem, mamy tutaj już to załatwione, zadanie zaliczone również jest z Tokugawą. I ostatni żołnierz Tokugawy nie żyje, jego ziemie należą teraz do mnie, podobnie jak i jego zamek. Czyli teraz będziemy musieli tak naprawdę wypłynąć. Pokonać Edwarda. Jak pokonamy Edwarda, no to zapewne to nam się na zielono również zrobi. Wrócimy do Artura, powiem mu, że go pokonaliśmy, no to te tereny już ostatnie nam się na zielono zrobią, no i... Niebawem będziemy dalej wypływać, nie? Także dobra, no dobrze to idzie. I możemy właśnie wrócić. Ale jeszcze trzeba będzie zrekrutować. Już prawie, kurde, zapomniałem. Od razu sobie pójdziemy, zrekrutujemy. Kurde, nie wiem, jak to by było z tymi szlacheckami. Jeżeli byśmy zwolnili, 4 razy 10, 400 autorytetu byśmy mieli. To może byśmy tutaj chociaż tą jedną drużynę szlachetek, bo kurde, to jest też tak, czy ciągle jakby mamy tych kuszników, mamy i jakby nikt nie jest w stanie na razie w ogóle obić nam tych kuszników, co nie? Także planuję zrobić to w taki sposób, że zrekrutujemy sobie zamiast 10 tych kuszników 5 Virgo, wiadomo, że na 5 nam jakby z tego 400 autorytetu nie wystarczy, ale mamy przy sobie jeszcze te 900, także tutaj jakby dołożymy i zrobimy sobie 5 i jedną furię położymy w sumie do tej piątki, to będzie 6 i 7 i 6 i 7 będziemy mieć furii, nie? Także taki jest plan, chyba że odpowiedniej ilości nie będzie miała teraz tutaj przy sobie do rekrutacji, zobaczymy, bo nie wiem, no nie, raczej powinna mieć w sumie 5 jest idealnie tyle, ile chciałem. Tu chciałem właśnie tak dołożyć, no coś takiego, o tym coś takiego chodziło mniej więcej. Fajnie, bo tutaj zasięg strzału każdy ma na 24, czyli daleko, nie wiem, czy jest w ogóle jeszcze jakiś większy zasięg. No i do przodu coś trzeba mieć. 631 autorytetu. Kurde, wiecie co? Zamiast tych rycerzy słońca, oni są dobrzy, bardzo, ale
Idźmy może coś z areny też. Tam gdzie są gladiatorzy. Oni też są bardzo ok, a kurde są 61 autorytetu. A taki rycerz słońca jest prawie jak trzech takich gladiatorów w sumie, nie? Czy tam może zdobywca jakiegoś weźmiemy? W sumie. No tak kurde można myślę, że zrobić, nie? No dobra, trzeba tam dobiec w sumie. No i tu jest ten generał, a dobra, już nie bierzmy go na razie w sumie. No nic, załóżmy sobie od razu ten piersi na autorytet. 667 mamy autorytetu. No dobra, myślę, że będzie to ok. Pójdziemy zrekrutować coś tutaj na arenie. Jak tam wiecie? Umrą to umrą. Ale i tak mówię, no są po prostu dość ok, ci przecież gladiatorzy. Zobaczymy też ile zdobywca kosztuje. Ten taki silniejszy, najsilniejszy chyba z tej areny. Bo też powinni być ok. W sumie to też chyba w ogóle nie mieliśmy jeszcze takiej nawet sytuacji, żebyśmy tutaj umarli, nie? Żeby nam jakby całą ekipę tak dosłownie wybili. Były jakieś tam sytuacje, gdzie... Chociaż może na początku? Ale to nie, idźmy tego. Już bardziej mówię o tym, jak mamy tą armię taką już konkretną, nie? Chyba, że było coś właśnie, że questowo kogoś mi zabili, jakąś postać, no ale to wiecie. Nie, dobra, gladiatorzy. 667. A ci drudzy? Patrzę. 128. A zdobywcy? O, 164, czyli on jak ten rycerz. Końca praktycznie. Dobra, weźmy, myślę, gladiatorów, nie? No myślę, że będzie spoko. Coś takiego sobie zróbmy. No mamy też dużo nas dystans. Także, dobra, zobaczymy jak to się będzie sprawowało, nie? No i co? No myślę, że zadanie tutaj z Edwardem sobie zaczniemy w następnym odcinku, także po prostu wystarczy, że do Sandtown się przeniesiemy i tam popłyniemy właśnie tym statkiem, tą łodzią bardziej, którą dostaliśmy z tym kapitanem, którego uwolniliśmy, który nam służy aktualnie. On dla niego też chyba miejsce musi mieć jakby chwilowe, nie? Chociaż nie wiem, niekoniecznie. I będziemy sobie tam działać, także no już dużo naprawdę myślę, że zrobiliśmy. Także na tym sobie to skończymy i zaczniemy właśnie kolejny odcinek tutaj z płynięciem właśnie w te tereny tutaj. Także trzymajcie się do kolejnego. Cześć.